Co to jest postawa swayback i czym się różni od tak zwanego hyperlordosis albo od anterior pelvic tilt? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Przeglądając media społecznościowe i różnego rodzaju portale, zauważyłem, że bardzo dużo osób myli pojęcia. Mianowicie nawet ci, którzy się zajmują ruchem, treningiem, a także fizjoterapeuci, mylą te trzy pojęcia. Czyli sytuacja, w której mamy hyperlordozę albo zwiększony kąt przodopochylenia miednicy, lub też tak zwaną postawę swayback, czyli takich skołysanych pleców, to są zupełnie różne historie. I chciałbym, żebyście dzisiaj zwrócili uwagę na to, jaka postawa czym się charakteryzuje i ewentualnie, żebyście mogli popatrzeć na siebie przez pryzmat tych trzech różnych wzorców napięciowych, tych trzech wad czy też schematów postawy ciała. Hyperlordoza czy hyperlordosis to jest po prostu sytuacja, w której masz dosyć dobrze ustawione ciało, ale twój kręgosłup lędźwiowy jest zbyt mocno wygięty w łódkę, to znaczy jest zbyt mocno pogłębiona lordoza, bo kręgosłup normalnie ma lordozę szyjną, kiwozę piersiową, lordozę lędźwiową. I w sytuacji, kiedy masz ustawione ucho nad wyrostkiem barkowym i w linii z krętarzem i z kostką, mamy dobrą postawę, to jest dobra pozycja, natomiast jeśli ci się ten dół pleców zbyt mocno wygnie, natomiast, a cała reszta się zgadza, no to mamy hiperlordozę, pogłębioną lordozę. W sytuacji, gdyby nam jeszcze uciekła miednica, czyli kąt ustawienia miednicy się zmieni, czyli popatrząc sobie na kolce biodrowe górne, przednie i tylne, to musimy zwrócić uwagę, gdyby popatrzeć na te dwa punkty, to one tworzą odpowiedni kąt, powiedzmy około 15 stopni pomiędzy tą jednym i drugim punktem musi być. Jeśli miednica jest za bardzo pochylona, no to mówimy o zwiększonym przodopochyleniu miednicy, ale to nie musi wcale oznaczać, że mamy bardzo mocno wygiętą lordozę lędźwiową. Ta lordoza może być prawie w normie, więc wtedy mamy taką sytuację, kiedy mamy zwiększony kąt przodopochylenia. Możemy mieć też sytuację, w której mamy przesuniętą do przodu całą miednicę i takie osoby bardzo często wtedy stoją na lekko ugiętych nogach, i wtedy pogłębia się nam kifoza piersiowa, głowa jest wysunięta do przodu i to jest tak zwana postawa sway back. Więc jak widzisz, jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, kiedy masz tylko pogłębioną lordozę, pomiędzy tym, kiedy jest zwiększone przodopochylenie miednicy i ono zazwyczaj idzie w parze z lekko pogłębioną lordozą lędźwiową, ale nie musi iść. No i trzecia rzecz to jest ta postawa sway back, kiedy mamy luźny przód ciała, kiedy mamy luźny brzuch, i mamy trochę za mocno zazwyczaj napięte mięśnie tu na dole, zamkniętą klatkę, wysuniętą do przodu barki. Ważne jest, żeby odpowiednio różnicować te trzy wady postawy i żeby potrafić je odpowiednio zdiagnozować i zastosować odpowiedni protokół naprawczy w postaci treningu, w postaci terapii manualnej i różnych innych działań fizjoterapeutycznych, które możemy tutaj wdrożyć. Jeśli jesteście nie do końca pewni, jaki typ postawy macie, czy któraś z tych wad was dotyczy, no to trzeba się udać do gabinetu fizjoterapeuty. Możecie sobie też zrobić ewentualnie zdjęcie, albo poprosić kogoś, żeby wam zrobił zdjęcie od przodu, stanąć sobie swobodnie od boku. Ważne, żeby to była postawa taka zrelaksowana, tak jak stoicie na co dzień. Najlepiej, jeśli ktoś was zagada i wtedy możecie zaobserwować, ktoś z boku wam zrobi zdjęcie, jak się zachowujecie w pozycji takiej zupełnie postawie zrelaksowanej, kiedy nie myślicie o tym, że ktoś was ocenia. Tak więc wtedy możecie to zdjęcie sobie też wysłać do kogoś, kto się zajmuje postawą ciała i też może wam dać informację zwrotną, czy ta postawa wymaga jakiejś pracy korekcyjnej, czy nie, czy jest dobra, czy po prostu wam się tylko tak wydaje. Także w tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania. Zostawiajcie koniecznie komentarze, jakie tematy chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.